Wiadomości południowe, Iwona Marciniec. Witam Państwa. Premier Rosji Wiktor Czernomyrdin spotkał się w Sejmie z marszałkiem Sejmu Józefem Oleksym, kandydatem na premiera. Na mocy porozumienia zawartego podczas trzeciej rundy rozmów między stronami konfliktu w Czeczenii dzisiaj ma dojść do pierwszej wymiany jeńców. Podczas spotkania premiera Wiktora Czernomyrdina z marszałkiem Sejmu Józefem Oleksym szef rosyjskiego gabinetu zaprosił polskich biznesmenów do robienia interesów w Rosji. Podczas spotkania rosyjski premier kilkakrotnie zwracał uwagę na potrzebę rozbudowy infrastruktury bankowej, bez której współpraca gospodarcza jest bardzo utrudniona. Polscy i rosyjscy biznesmeni, aby robić wspólne interesy, muszą korzystać z amerykańskich banków. Obaj politycy zgodzili się, że nie należy przekreślać całej przeszłości, należy tylko wyeliminować złe metody pracy. To były dobre rozmowy. Mówiliśmy o stosunkach międzypaństwowych i międzyparlamentarnych, a nawet międzyrządowych. Między Polską a Rosją nie ma spraw, których nie można by rozwiązać. Przed spotkaniami w Sejmie rosyjski premier złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza w trakcie jej całej uroczystości. Kilkudziesięcioosobowa grupa demonstrantów wznosiła okrzyki poparcia dla narodu czeczeńskiego. Kremlowscy żołnierze! Wśród demonstrantów był poseł KPN Krzysztof Król. Po plenarnych rozmowach w Urzędzie Rady Ministrów przewidziane jest podpisanie umów gospodarczych, w tym porozumienia o budowie gazociągu z Syberii do Europy Zachodniej przez Polskę. W czasie odczytu w Ośrodku Studiów Wschodnich prezydent Litwy Algirdas Brazauskas zapewnił, że od 100 lat nie było na Litwie rządu tak przychylnego Polsce. Duża część wystąpienia Brazauskas poświęcił stosunkom Litwy z Rosją. Dziś jeszcze szef państwa litewskiego oczekiwany jest w Gdańsku. Od półtorej godziny trwa kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Otwierając obrady, prezes Rady Naczelnej Partii Józef Zych zapowiedział, że kongres oceni, czy tworząc rząd z SLD, stronnictwo zrealizowało swoje cele. Józef Zych powiedział też, że PSL rezygnując z teki premiera pokazało, iż najważniejsze jest dla ludowców dobro państwa i obrona demokracji. Józef Zych podkreślił też, że rząd Waldemara Pawlaka realizował reformy gospodarcze, a obecny kryzys polityczny nie ma z gospodarką nic wspólnego. Kryzys w państwie, w obliczu którego stoimy, ma charakter jednoznacznie polityczny. Wynika on z wielu różnorakich przyczyn. Jedną z tych przyczyn jest próba destabilizowania państwa poprzez twierdzenie, że obecny układ parlamentarny i ugodowy nie odzwierciedla rzeczywistego podziału poglądów i racji politycznych w społeczeństwie. Mówią to ci, którzy jednocześnie twierdzą, że są demokratami i w imię wartości demokratycznych wyrażają takie poglądy. Waldemar Pawlak, powitany na kongresie owacją na stojąco, powiedział delegatom, że źródłem obecnych kłopotów PSL-u są sukcesy stronnictwa i jego rządu, a nie ich słabości. Prezes PSL-u wyjaśnił, dlaczego stronnictwo podjęło decyzję o oddaniu teki premiera. I tak jak w każdej wojnie, kiedy przychodzi trudny czas, trzeba nieraz wycofać z pierwszej linii zmęczone oddziały, zastąpić je nowymi siłami. I tak należało postąpić i tym razem. Gdyby zgrywano tylko moją osobę, moglibyśmy utrzymać tekę premiera. Lecz w sytuacji wojny na górze ze stronnictwem należało dokonać zmian głębszych. Dwudniowy kongres PSL ma charakter programowy. Nie przewiduje się wyboru nowych władz. Polacy uważają, że najlepszym kandydatem na prezydenta byłby Aleksander Kwaśniewski. Z sondażu Ośrodka Badania Opinii Publicznej wynika, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory, lider SLD spotkałby się w ich drugiej turze z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Tadeuszem Zielińskim. Z sondażu OBOP jasno widać, że trudno jeszcze wskazać faworyta, skoro najpopularniejsi politycy mają poparcie zaledwie kilkunastu procent Polaków. Aleksander Kwaśniewski byłby najlepszym kandydatem na prezydenta w opinii 13% Polaków. 11% woli Tadeusza Zielińskiego. Ponownego wyboru Lecha Wałęsy chce 9% badanych, na Jacka Kuronia głosowałoby 8%, zaś na Andrzeja Olechowskiego 6%.
Waldemar Pawlak, profesor Zbigniew Religa i marszałek Sejmu Józef Oleksy mają poparcie 3% Polaków. W porównaniu z sondażami z maja ubiegłego roku Aleksander Kwaśniewski stracił część zwolenników. Wzrosły natomiast szanse Tadeusza Zielińskiego, Lecha Wałęsy, a najbardziej Jacka Kurania. Na mocy porozumienia zawartego podczas trzeciej rundy rozmów między stronami konfliktu w Czeczenii dzisiaj ma dojść do wymiany jeńców. Zawieszenie broni przedłużono do niedzieli. Zgodnie z porozumieniem zawartym przez dowódcę wojsk rosyjskich w Czeczenii, generałem Anatolijem Kulikowem i szefem sztabu sił czeczeńskich Asłanem Maschadowem, strony konfliktu przekażą sobie w Groznym listy jeńców. Jednak zdaniem Maschadowa kryzysu w Czeczenii nie da się rozwiązać drogą negocjacji między dowódcami wojskowymi. Tylko decyzje podjęte przez prezydentów obu krajów bądź na szczeblu rządowym mogą w jego opinii doprowadzić do trwałego pokoju. Na razie walki w Czeczenii ograniczają się do sporadycznych starć. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego wstrzymania walk w rejonie muzułmańskiej enklawy Bihać w północno-zachodniej Bośni. Potępiła jednocześnie blokowanie ONZ-owskich konwojów kierowanych do Bihacia z pomocą humanitarną. Oświadczenie w sprawie Bihacia przyjęło 15 członków Rady bez żadnego sprzeciwu. Potępiono też stałe naruszanie przez Serbów z krainy międzynarodowej granicy między Chorwacją i Bośnią. Konwoje dla Bihacia blokowane są przez oddziały lokalnego przywódcy muzułmańskiego Fikreta Abdicia, który występuje przeciwko rządowi w Sarajewie. Trudności stwarzają również Serbowie z Chorwacji i Bośni. Regularne dostawy nie docierają do miasta od 10 miesięcy. Blokowanie konwojów z pomocą humanitarną może doprowadzić do złamania utrzymującego się w Bośni kruchego rozejmu. Otwarcie miesiąc temu przejścia granicznego w Sławatyczach w Bialsko-Podlaskiem spowodowało ożywienie gospodarcze w tym rejonie. Ceny ziemi wzrosły kilkudziesięciokrotnie, a działki budowlane są nawet 100 razy droższe. Sławatycze to najmniejsza gmina w województwie bialsko-podlaskim, która ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia. W samych Sławatyczach, liczących nieco ponad 100 tysięcy mieszkańców, było 180 bezrobotnych. Wójt gminy używa czasu przeszłego, bo ta liczba maleje z dnia na dzień. Jednak najlepszym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego jest gwałtowny wzrost cen ziemi. Ceny ziemi na naszym terenie wahały się w granicach od 8 do 10 milionów złotych za hektar. W tej chwili ta cena podskoczyła do kwoty 300-350 milionów. Na razie na przejściu jest pusto, ale za kilka miesięcy, kiedy będą mogły z niego korzystać ciężarówki, zapotrzebowanie na usługi wzrośnie. Już wkrótce w Sławatyczach oddana będzie automatyczna centrala telefoniczna. Rozpoczęto też budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy dorabiają, handlując przy granicy, ale tylko zmotoryzowani, bo z przejścia nie mogą korzystać piesi. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje przeznaczyć 7 bilionów starych złotych na budowę wodociągów, kanalizacji oraz sieci telefonicznych na wsiach. Część pieniędzy pochodzi z pożyczek zagranicznych. Pieniądze na wiejskie inwestycje pochodzić będą m.in. z pożyczki udzielonej Polsce przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Ponadto 70% kosztów będą musiały pokryć gminy zainteresowane budową wodociągów bądź sieci telefonicznej na swoim terenie. Część pieniędzy gminnych będą musieli zgromadzić mieszkańcy. Przy budowie wodociągów 1/4 kosztów pokryją rolnicy. Teraz we wsiach blisko 1/5 ze wszystkich 49 województw w co trzecim gospodarstwie jest sieć wodociągowa. W 16 województwach do ponad 40% gospodarstw doprowadzono wodę. W pozostałych co drugie czerpie wodę z sieci. Jeżeli planowana jest na wsi budowa oczyszczalni ścieków, wtedy udział mieszkańców przy budowie kanalizacji wyniesie 5%. Ponad połowę kosztów pokryje gmina. Natomiast w przypadku prowadzenia na wsi sieci telefonicznej mieszkańcy pokrywają 1/3 kosztów, a 40% gmina. Zainteresowane rozbudową infrastruktury władze lokalne o finansową pomoc mogą zgłaszać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W warszawskiej siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska oglądać można wystawę 50 fotografii Krzysztofa Mieszkowskiego i Wojciecha Staronia pod tytułem Inny Kazachstan. Zdjęcia pokazują świat Kazachów, Rosjan i zesłanych tu w czasie ostatniej wojny Polaków. Wszystkich łączy przyroda i ubóstwo. Autorami zdjęć są dwaj studenci Łódzkiej Szkoły Filmowej. Do Kazachstanu jechali 4 dni. W sierpniu i wrześniu zeszłego roku odwiedzili m.in. Almaty, Kokczetawę i Karagandę. Jest to obraz Kazachstanu nie podlegający prawom polityki, nie podlegający prawom tym, o których się teraz mówi, gospodarczo-repatriacyjnych. To jest Kazachstan, który my jakby
odebraliśmy bardzo emocjonalnie, bardzo osobiście. Jest to opowieść o ludziach. Nie tak czarno przedstawiany, jak współczesne media prezentują. I to jest wielkie zaskoczenie, które wywieźliśmy stamtąd. Na dokumentalnych zdjęciach panuje spokój Kazachstan. Jego mieszkańcy zafascynowali autorów do tego stopnia, że obaj obiecali jeszcze tam wrócić. Polska jest między dwoma niżami, znad Skandynawii i Alp. Ciśnienie...